Cześć! Miałam naprawdę nadzieję, że teraźniejsze wrześniowe denko będzie o ciupinkę mniejsze. No, niestety już początek września mi udowodnił, że na próżno mogę sobie marzyć o tym, że projekt denko zmieści się w ilości mniejszej niż 30 minut, tak 22, 25, maksymalnie 8. To są takie filmy, które najlepiej się ogląda, ale nie, po prostu nie ma na to dzisiaj żadnych szans. Pogoda, ponieważ jest już jaka jest, zapraszam serdecznie, żeby wziąć sobie kocyk, herbatkę, kota na kolana i zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Więc tak, zaczynamy sobie peeling do ciała z dodatkiem glinki czerwonej marki Mia. I to jest peeling, na który się zdecydowałam dlatego, że właśnie miał tą glinkę i miałam nadzieję, że będzie mi łagodził zmiany takie wypryskowe, które się pojawiają na skórze, o ile tylko nie są to zmiany zapalne. Czyli jeżeli tylko nie miałam czerwonych zmian, następowało na ciele takie wyciszenie zmian trądzikowych, a spodziewałam się, że coś takiego może się pojawiać, bo u mnie teraz hormony szaleją, no to właśnie jako taki kosmetyk prewencyjny, czy mogłoby się to spisać. I tak, jak najbardziej, od kiedy sobie go zaczęłam stosować, zauważyłam, że troszeczkę ilość powstających zmian jest mniejsza, ale nie tylko to używam, również smaruję sobie jakieś tam wypryski, jeżeli się pojawiają, serum punktowym, i także dwa razy w tygodniu, jak używam sobie serum na twarz, takie przeciwtrądzikowe, to jednocześnie również nakładam sobie na dekolt czy na plecy i myślę, że tutaj taka synergistyczne działanie jak najbardziej ma sens. Jeszcze tak trzy słowa, jeżeli chodzi o samą skuteczność działania typowo peelingującego. Przyjemny peeling skutecznie złuszcza naskórek i zostawia od razu skórę taką nawilżoną, że potem nie trzeba żadnego balsamu już stosować. Następnie, o, to jest taki masażer do skóry głowy, wiecie. Och, jakie to jest przyjemne. I to jest ze sklepu Tiger, Flying Tiger, natomiast on jest, nie wiem, coś jest, chyba mi się zepsuły już te końcówki na końcach, te kuleczki, bo zaczął mnie ciągnąć za włosy. I ponieważ coś takiego się dzieje, zauważyłam, że zaczął mi włosy wyrywać, no to nie ma co na siłę go stosować, pomimo tego, że tego typu urządzenia są mega potrzebne i fajnie się po nie sięga, są przyjemne, to lepiej jest je wymieniać. Ja akurat teraz kupiłam sobie z Rossmana takie grabki do wcierania wcierek i one się u mnie fantastycznie też spisują, no ale to, że ciągnie włosy, to lepiej tego nie stosować. Kolejny ulubieniec, Merher marki Hairytail Cosmetics. O Hairytail Cosmeticsach opowiadałam Wam w osobnym całkowicie filmie. To jest jeden z moich ulubionych kosmetyków tej marki. Najlepsza odżywka, maska, jaką miałam z Hairytail Cosmetics. Wszystkie są fajne, wszystkie są ciekawe, mają niesamowite składy, ale po prostu to, jak Merher pasuje moim włosom, jak pięknie podbija skręt, jak nawilża, no po prostu cudo. I do tego bardzo przyjemnie pachnie, ma taki zapach w typie aqua, coś bardzo, bardzo ciekawego. On ma na pierwszym miejscu w składzie emolienty, potem humektanty, dzięki czemu właśnie nie puszy włosów, tylko ładnie dodaje im objętości. Następnie totalny ulubieniec i szampon, który na pewno jeszcze przez długi, długi czas będzie się u mnie przewijał, czyli odżywczy szampon Macadamia Spa Eco Laboratory. Jedyny szampon, po którym mi po prostu włosy widzę autentycznie, że hamowane jest wypadanie. I to nie pierwszy raz mam przygodę z tym szamponem, kiedy widzę, że on tak zbawiennie działa na moją skórę głowy, więc po prostu kiedy cokolwiek ze skórą głowy mi się dzieje, to po prostu wiem, że wtedy najlepiej, żebym wróciła sobie do Eco Laboratory. Następnie antyperspirant Cien, dostępny w Lidlu, antyperspirant, więc jest opatrzony o sole aluminium, ale pamiętamy, że antyperspiranty nie powodują raka czy jakichś innych właśnie chorób. Kosmetyki nie działają ogólnoustrojowo na temat w ogóle soli aluminium. Macie u mnie na kanale film na temat tego, jak one działają. I zastanawiałam się, bo zorientowałam się, że nie ma u mnie na kanale filmu, czym różni się antyperspirant od dezodorantu. Jeżeli chcecie, żebym taki film Wam nagrała, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Następnie maski, no widzicie, tak jakoś obfituje ten miesiąc w Hairytail Cosmeticsy. I tutaj są dwie ich maski, takie bogate, aż o takiej budyniowej konsystencji. Biana, emolientowa, oraz Oat Me, czyli proteinowa. Totalnie obie bardzo polubiłam, chyba trochę bardziej Oat Me, ze względu na to, że ona jest taka napakowana proteinami. Moje włosy totalnie dostały pypcia ostatnio na punkcie protein. Będę Wam o tym opowiadać w aktualizacji pielęgnacji włosów, więc wyczekujcie. Jeżeli chodzi o tę proteinową, no super się u mnie spisywała. Ta emolientowa też fajnie, natomiast
one są bardzo gęste i bogate, więc ja ich nie mogłam używać zbyt często, bo powodowały mi przyklap, ale tak od czasu do czasu celem takiego mocniejszego nawilżenia włosów miodzio, zwłaszcza od kiedy noszę włosy falowane, no i właśnie trochę je rozjaśniam taką, nie wiem, czy to jest kąpiel rozjaśniająca, czy coś, i tam pan fryzjer ogarnia, ale coś tam trochę rozjaśniamy te włosy. I od tamtej pory właśnie takie od czasu do czasu mocniejsze nawilżenie jest bardzo spoko i to tym włosom odpowiada. Natomiast no, nie jest to coś, co na moich włosach by się spisało do bardzo częstego stosowania. Myślę, że bardziej przy włosach bardzo suchych, puszących się, które ciężko jest wygładzić, wtedy ta biana, myślę, mega powinna się spisać. Natomiast ta Oat Me jest bogata, ale no ze względu na to, że ma taką bogactwo protein, to moje włosy totalnie pokochały. Następnie peeling do ciała o działaniu energetyzująco orzeźwiającym. Ja ten peeling kiedyś totalnie uwielbiałam, to był mój ulubiony. No i stwierdziłam, kurczę, dawno go nie miałam, muszę sobie do niego wrócić. I tak, przypomniałam sobie, dlaczego ja go tak bardzo lubię. No po prostu jego zapach totalnie trafia w mój gust, takie jakby zielone jabłuszko, ale nie takie, jak czasami bywa w, nie wiem, jakichś płynach do mycia naczyń, tylko takie naprawdę przyjemne. I dodatkowo po zastosowaniu takiego peelingu skóra jest odpowiednio nawilżona, też nie trzeba stosować balsamu, tak jak było w przypadku tego Mia. Tylko że Mia, trzeba pamiętać, żeby nakładać małymi porcjami, bo łatwo zsypuje się z rąk. A to ma taką formułę, taką jakby maseczkową czy coś takiego, no po prostu nic Wam z rąk nie spada. Po prostu jak sobie weźmiecie to do rąk, to nałożycie na ciało, nawet jeżeli weźmiecie sobie odpowiednią dużą ilość, spokojnie nic Wam tam nie spłynie, nie sypie się z dłoni, wszystko jest pod kontrolą. Następnie woda micelarna laku. W ogóle, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to serdecznie zapraszam zobaczyć sobie na relacje zapisane, bo wrzuciłam Wam taką listę polecanych płynów micelarnych o naturalnym składzie. I będą tego typu się pojawiały też kolejne spisy polecanych, nie wiem, na przykład mleczek, olejków do demakijażu, żeli do mycia twarzy, jakichś kremów. Też jest zapisana relacja o bezolejowych serach, w sensie o serach o nieolejowej formule. O, bo tam są i emulsyjne, i żelowe, czasami o takie pytacie. Więc tego typu treści na Instagramie będą się powtarzać i będziecie miały tam takie ściągawki na szybko. Natomiast jeżeli chodzi o ten płyn micelarny laku, troszeczkę był dla mnie za mocny. O ciupinkę. O ile na okolicy oczu, o dziwo, wszystko było w porządku, tak bardzo mi się po nim rumieniły policzki. Ja też go używałam w momencie, kiedy te moje zmiany hormonalne bardzo mocno oddziaływały na mój organizm i ja po prostu sama nie wiedziałam, co się dzieje z moimi włosami i cerą. Ona żyła po prostu totalnie swoim życiem. I tak niestety też było w przypadku tego płynu micelarnego, że czasem było ok, a czasami niestety czerwieniły się policzki i troszeczkę szczypały. To może być kwestia przejściowa, akurat kiedy miałam te problemy hormonalne, a no po prostu może kiedyś sobie do niego wrócę. Nie mówię nie, bo skład jest super, natomiast na chwilę obecną on gdzieś tam mojej cerze nie do końca odpowiadał i zmywałam sobie nim tylko oczy, bo o dziwo, jak zawsze u mnie oczy były bardzo wrażliwe, a skóra na twarzy całkiem taka, powiedziałabym, odporna, tak teraz się mi odmieniło i oczy jakoś nie ma problemu i mogę tam różne kosmetyki nakładać, a pielęgnacja twarzy wisi na włosku, bo wszystko mojej skórze nie pasuje. Więc tylko używałam go do demakijażu oczu, płynu do rzęs, zwłaszcza że miałam zrobioną też laminację rzęs i pani, która mi jej robiła, powiedziała, że właśnie po laminacji rzęs lepiej jest używać płyny micelarne, nie olejki do okolic oczu, żeby nadmiernie nie obciążać tych rzęs, żeby ten efekt laminacji no po prostu się nie zatracił zbyt szybko. Robiłam laminację rzęs w gabinecie Drogą Piękna w Katowicach i na hasło Kosmetologia Naturalnie macie zawsze 10% rabatu. Następnie, również kosmetyk, który spisałby się u mnie, gdyby nie te moje szaleństwa z cerą. To jest taki żel myjący z DS, z mydlnicą lekarską. To jest, co jest ciekawe, że ten żel jest oparty właśnie o mydlnicę, o zioło, które samo w sobie zawiera saponiny, substancje myjące. Nie ma tutaj dodatkowo żadnego detergentu, sztucznej substancji powierzchniowo-czynnej w stylu, nie wiem, izetionian, SLS, SCS, glukozydy, betaina kokamidopropylowa. Tu po prostu czegoś takiego nie ma. Jest tylko i wyłącznie na drugim miejscu w składzie właśnie ten ekstrakt z mydlnicy, który nam ten kosmetyk sprawia, że on ma właściwości myjące. I jeżeli chodzi o ten kosmetyk, on był niczym bardzo delikatna emulsja, bo kiedy wydobywa się go na rękę, to on faktycznie jest jak żel, ale w momencie, kiedy jego się na twarzy rozprowadza i potem spłukuje, to w kontakcie z wodą
tworzy się taka troszkę mleczna konsystencja, ale to nie jest ani tłusta, nic takiego. Po prostu to się nie pieni jakoś wybitnie mocno, no bo to nie jest jakiś tam syntetyczny, wytworzony celowo, żeby się mocno pienił detergent, tylko naturalny związek, naturalne saponiny, ale jak najbardziej to ma właściwości myjące. Tylko, że to jest niesamowicie delikatny kosmetyk i aktualnie przy tych moich zmianach trądzikowych potrzebuję jednak troszeczkę coś innego. Ja miałam wrażenie, że ta skóra jest dobrze oczyszczona, ale brakło mi czegoś, co wspomagałoby mi gojenie tych niedoskonałości na skórze. Ciężko jest to opisać, ale tak mam, że czasami używam jakichś kosmetyków, które mają substancje, na przykład, nie wiem, lawendy. Teraz używam z biolawendu, powiem, piankę z lawendą i ta lawenda wspomaga gojenie niedoskonałości. I ja kiedy ją stosuję, to od razu widzę, że nie tylko skóra jest oczyszczona, ale na przykład też ta ilość zmian trądzikowych gdzieś się goi. To raczej jest preparat taki, jak miałam kiedyś cerę, czyli taką, która nie miała zmian trądzikowych, która się nie przetłuszczała i wymagała bardzo delikatnego oczyszczania. Także raczej dla takich z Was, które mają tego typu cerę. O, moje drogie, jeżeli chodzi o markę Balea, DM będzie wchodził do Polski. Podobno już mają wybudowaną siedzibę i podejrzewam, że niebawem będą szukać pracowników i DM będzie się pojawiać w Polsce. I właśnie w drogerii DM to jest największy konkurent Rossmana. Wiem, że u nas się może wydawać, że Hebe jest największym konkurentem Rossmana, ale nie. To właśnie drogeria DM jest największą konkurencją dla Rossmana. No i będzie wchodziła też do Polski. Ja się osobiście trochę boję o ten nasz polski rynek kosmetyczno-drogeryjny, bo jeżeli będzie Hebe, będzie Natura, będzie Rossmann i jeszcze wejdzie DM, to ja się bardzo obawiam, że te mniejsze punkty no zostaną zepchnięte bardzo na margines, no ale zobaczymy jak będzie. I ponieważ byłam w Czechach, gdzie ta drogeria jest popularna, to stwierdziłam, kupię kilka kosmetyków naturalnych, potestuję, żeby móc już Wam coś na ich temat powiedzieć, zanim ta marka, ta drogeria wyjdzie do Polski, żebyście już wiedziały, na co zwracać uwagę. No i między innymi zdecydowałam się na balsam do ciała rozświetlający marki Balea i ogólnie super. Bardzo mi się podobał efekt, jaki dawał, bo te drobinki były zauważalne, bardzo elegancko wyglądały na ciele, jednocześnie on się super wchłaniał, nie zostawiał żadnej tłustej warstwy. No, z przyjemnością po niego sięgałam i myślę, że w przyszłe lato, jeżeli tylko będzie dostępne, bo to jest limited edition, to bardzo chętnie kupiłabym go znowu. Och, to może od razu Wam dwa kremy pokażę. To są z Soul Bioetic i to są krem na dzień i taki olejek żel na noc z olejem arganowym i to ma mieć właściwości przeciwstarzeniowe. Ogólnie kosmetyki bardzo fajne. Wyższa półka, ale te opakowania szklane, złota aluminiowa zakrętka, to przykuwa uwagę. Podoba mi się to, że też konsystencja tych kosmetyków jest inna. Na dzień lżejsza, bardziej nawilżająca, na noc taka właśnie żelo-olejek, to takie było tłustawe lekko, ale bardzo takie odżywcze, czyli dostarczamy różnych substancji aktywnych. I o ile ten krem żel na noc bardzo dobrze się u mnie spisywał i słuchajcie, nie zapychał mnie, a nic takiego się nie działo. Ja nie widziałam, żeby pojawiało mi się więcej niedoskonałości. Wręcz przeciwnie, tak goiły się w takim normalnym dla siebie tempie, a jednocześnie skóra była taka bardziej miękka i bardziej gładka, więc było to naprawdę bardzo spoko. Natomiast ten krem na dzień ja nie byłam w stanie użyć do twarzy, dopóki nie zaczęły się te zmiany wszystkie u mnie hormonalne, wynikające z odstawienia tabletek antykoncepcyjnych, to wszystko było w porządku i ja sobie go mogłam używać. W momencie, jak po prostu zaczęły się te zmiany trądzikowe, ta cera zaczęła szaleć, to zaczął mnie ten krem uczulać, no pojawiało się takie zaczerwienienie, zaognienie skóry. Ja mu dałam chwilę czasu, odstawiłam go, zaczęłam używać innego kremu i potem sobie do niego wróciłam, kiedy miałam wrażenie, że ta skóra się uspokoiła. No nie, znowu ogień na twarzy. Czasami tak po prostu bywa, i nie ma co na siłę po prostu próbować tę skórę przyzwyczajać do kosmetyku, jak skóra nam mówi nie, to najwyraźniej coś jej nie pasuje. A jeżeli widziałyście, że opakowanie jest puste, no to zużyłam do ciała, bo było mi po prostu szkoda tego kosmetyku. No, czasami tak właśnie bywa. Następnie, tutaj mam z Cooler Caramel ich puder i to jest puder, nie pamiętam jaką on ma pełną nazwę, w każdym razie ma numer 11. I to był puder, który używałam w okresie letnim, ponieważ on miał takie bardziej, był dla ciemniejszej karnacji. Ja nie mam jakiejś ultra ciemnej może karnacji, ani ultra jasnej, taką dość mam neutralną, ale dla mnie w takim normalnym okresie był za ciemny. I dodatkowo on nie ma takich właściwości ultra mocno matujących, więc w lecie, kiedy pozwalam sobie, że ta skóra jak potrzebuje, niech się troszeczkę przetłuści, niech się trochę spoci, ten blask jest taki
bardziej, powiedziałabym, dopuszczalny na twarzy, łatwiej się wybacza blask w lecie, to on się wtedy mi fajnie spisał. Myślę, że w dni, kiedy nie miałabym filtra i bym go nakładała, to mogłoby być ok, bo nie byłoby takiego efektu pergaminowego, suchego, tylko właśnie ładne takie satynowe wykończenie na twarzy. Ale kiedy ja nakładałam filtr, do tego właśnie jeszcze podkład i do tego jeszcze puder o satynowym wykończeniu, to jednak ta satyna zaczynała wyglądać na taką trochę bardziej błyszczącą się, więc jednak uważam, że to jest produkt albo dla tych z Was, które mają suche skóry, albo dla tych z Was, którym się wszystko wchłania, albo używacie mniej tych wszystkich kosmetyków do pielęgnacji, więc niekoniecznie akurat kosmetyk dla mnie, ale nie powiem, tragiczny nie był, więc go zużyłam. O, i tu mam krem, to jest Bielenda Eco Sorbet, który właśnie używałam, kiedy ten z So Bioetic mnie zaczął tam uczulać, podrażniać, no i zmieniłam sobie na Bielendę, bo to jest wersja nawilżająco-kojąca, więc tak, żeby trochę tą skórę uspokoić. I o dziwo, pomimo tego, że ten zapach tutaj był bardzo mocny, malinowy, owocowy, no można by to było pomylić sobie z jakimś jogurtem, to o dziwo mnie nie uczulał i pasował skórze. Ja wiem, na pierwszy rzut ucha, tak, bo to Wam opowiadam, mogłoby się wydawać, że jest to dość nielogiczne, ale po prostu czasami skóry tak mają i ciężko dopatrywać się tam jakiejkolwiek logiki. Można próbować, a czasami po prostu warto się z tym zgodzić. Okej, tak jest i lepiej nie będzie. Ogólnie spoko kosmetyk, jeżeli chodzi o właściwości nawilżające, przeciwstarzeniowe, ale nie zauważyłam wspomożenia gojenia wyprysków, niedoskonałości, więc na chwilę obecną nie planuję do niego powrotów. Najprędzej, jeżeli ta skóra mi się zagoi, to nie wykluczam może wtedy, bo jest w dobrej cenie. Następnie maseczki do twarzy. I to są takie nowości, które pojawiły się w Rossmanie. Maseczki w płachcie o naturalnym składzie. Ta maska to jest antypolution. Ta maska jest dla cery wrażliwej, a ta jest z olejkiem CBD i to są maseczki marki Seventh Heaven. Ogólnie bardzo w porządku. To, co mnie trochę zdziwiło, że one są dość słabo nasączone tym preparatem, takim te płachty, tym serum tak jakby. Natomiast pomimo tego, że są słabo nasączone, to one dają fajny efekt nawilżenia i coś tam widziałam, że jakiś efekt jest. Natomiast teraz mam tą pielęgnację bardziej ukierunkowaną niż na nawilżanie, to na takie działanie przeciwtrądzikowe, a ponieważ żadna z nich nie dała mi jakiegoś spektakularnego efektu pod tym kątem, no to na chwilę obecną nie zamierzam do nich wracać. Niemniej jednak, jeżeli szukacie akurat czegoś takiego, to polecam, bo bardzo, bardzo przyjemnie nosiło się je na twarzy. W okresie letnim używałam sobie Team Sunscreen od Recibo. To jest ich krem z filtrem SPF 30 i on ma właśnie dodatek pigmentu. Pomimo tego, że może się Wam wydawać, że tu jeszcze tego pigmentu trochę jest, no jest, ale mam problem z wydobyciem tego, więc no niestety musiałam się z nim pożegnać. Bardzo przyjemnie mi się go nosiło. On również go używałam bardziej w takim okresie letnim, kiedy ta skóra była tak lekko opalona, odpowiadał mi kolorem, chociaż przyznaję, że on się też ładnie wpasowywuje. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale mam wrażenie, że czy ja byłam lżej opalona, czy byłam tuż po urlopie w Hiszpanii, zawsze po prostu ten podkład wyglądał jakoś tak wyjątkowo dobrze na twarzy i on się tak jakby dopasowywał. Nie wiem, takie miałam subiektywne odczucia. Ogólnie kosmetyk również bardzo, bardzo w porządku. Och, teraz będzie story of my life. Bo jeżeli chodzi o ten puder do twarzy, to Vibo Mood, niejednokrotnie go widziałyście u mnie na kanale i jest to mój ulubiony puder. I zawsze go bardzo, bardzo chwaliłam, zarówno pod kątem tego, że dobrze matowi skórę, nawet pod wpływem właśnie lamp studyjnych wygląda bardzo dobrze, nienagannie twarz. Ale moje drogie, wyobraźcie sobie, że ja kiedy miałam właśnie ten wysyp i niedoskonałości, potem ta skóra zaczęła mi się przetłuszczać, to on nawet nie dawał rady. Jak on nie dawał rady, to ja już stwierdziłam, no kurde, po prostu to, co z moją skórą się dzieje, to jest jakiś obłęd. Na szczęście ten efekt przetłuszczania się nie trwał zbyt długo. On był na twarzy, ale potem przeszło i została tylko ta taka wrażliwość i ten trądzik. No, więc powiedzmy ten Armagedon minął i po tym Armagedonie je sobie znowu stosowałam i było już wtedy ok, ale nie dziwię się, że jeżeli są wśród Was osoby o przetłuszczających się skórach, to on może być dla Was niewystarczający i niesatysfakcjonujący. Ja go lubię, bo dla mojej cery on matowi, nie ma takiego fest mocnego satynowego wykończenia, błyszczącego czy coś, ale właśnie on nie jest taki bardzo pergaminowo, sucho wyglądająca ta skóra, nie tworzy żadnej skorupy czy coś takiego. Natomiast kiedy miałam ten problem z jakimś takim chwilowym przetłuszczaniem się skóry, to trwało może z 2 tygodnie,
no to wtedy on był po prostu dla mnie tak, jakby w ogóle jakiegoś pudru nie nałożyła, albo puder jakiś typowo satynowy, który by mi jeszcze skórę rozświetlił. Naprawdę skóra z problemami hormonalnymi potrafi dawać w kość. Nie tylko problemami hormonalnymi, jak jakieś, nie wiem, przykładowo leki czy choroby, które wywołują zmiany hormonalne, czy u nastolatków, prawda? Ale też naprawdę skóra kobiet w ciąży bywa, że też przeżywa takie katusze, bo różne rzeczy z tą skórą się dzieją, więc dziewczyny, tak po prostu czasem bywa i wtedy, tak jak wspomniałam wcześniej, po prostu trzeba podążać za tą skórą i dopasować jej to, co ona potrzebuje i to, co ona lubi. Następnie peeling enzymatyczny Biolaven i to jest nowość, która się teraz pojawiła niedawno i wiecie co, w porównaniu do tego peelingu z Sylveco enzymatycznego, on jest troszeczkę mocniejszy, takie odnoszę wrażenie, że jest troszeczkę mocniejszy. Słyszałam o nim takie opinie, że na przykład kogoś tam podrażnił i tak dalej, to jest kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli jeszcze nie używałyście nigdy peelingów tych enzymatycznych Sylveco, to bardziej polecam na początek ten różowy, bo to jest przeznaczone typowo dla skór wrażliwych. Ten, on jest przeznaczony chyba tak naprawdę do każdego rodzaju skóry, jak i cała seria Biolaven. On jeszcze jest w takim kartoniku tekturowym, więc może tam jest jakaś więcej informacji. Przyznam, że nie pamiętam, czy on miał jakieś wskazanie do jakiegoś konkretnego typu cery. Natomiast u mnie skóra, która jest zaznajomiona z peelingiem enzymatycznym Sylveco bardzo dobrze, nie powodował żadnego nadmiernego uczucia oczyszczenia, podrażnienia, swędzenia, cokolwiek i bardzo dobrze działał, bo faktycznie te zmiany takie trądzikowe, wspomagał gojenie, więc ogólnie mega, mega w porządku. On, kiedy się go bierze na ręce i rozprowadza w dłoniach, ma takie bardzo delikatne drobinki. To jest puder chyba ze skórek winogron, jeżeli dobrze pamiętam, więc mam wrażenie, że to jest taki enzymatyczno troszeczkę drobinkowy, że tak minimalnie tu jakieś drobineczki są, ale to wciąż jest bardzo, bardzo delikatne działanie. Ogólnie uważam kosmetyk za bardzo ciekawy. To jest szklane opakowanie dla tych z Was, które zwracają uwagę na opakowania, ale Sylveco też przechodzi rebranding i peeling enzymatyczny z Sylveco również będzie w nowej szacie graficznej. Nie ukrywam, że będę musiała spróbować chociażby z ciekawości, jak leży w dłoni. W minionym miesiącu zużyłam aż dwie pianki do mycia rąk, ale używam je sobie do mycia ciała. To są pianki z Sylveco serii 3+, dla dzieciaków, w dwóch kolorach. Nie ma tutaj podziału, czy chłopiec, czy dziewczynka, bardziej w myśl tego, żeby już taki trzylatek lub starsze dziecko mogło sobie samo wybrać kolorystycznie, przepraszam, tak jak temu dziecku odpowiada. No, z tego co słyszałam, to już i takie trzylatki potrafią mieć swoje jakieś preferencje zakupowe. I ogólnie te kosmetyki są bardzo delikatne. Ja te kosmetyki bym szczerze polecała też Wam na jesień, na zimę. Jeżeli macie problem z bardzo suchą skórą dłoni do mycia, żeby nie wysuszać dodatkowo dłoni, bo wystarczająco w zimie i na jesień one są podatne na wpływ czynników zewnętrznych i wtedy nie tylko pielęgnacja kremem pomaga ratować tą patową sytuację, ale dodatkowo ważne jest też oczyszczanie dłoni, żeby nie było robione w sposób zbyt mocny i zbyt agresywny. Na ten temat macie u mnie na kanale film o tym, jak właśnie pielęgnować dłonie, nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale ogólnie, więc warto tam zajrzeć. Więc jako preparat do mycia rąk bardzo, bardzo polecam, ale właśnie ja sobie je wykorzystywałam do mycia ciała, bo tutaj nie ma tak naprawdę żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie wykorzystywać sobie przykładowo do mycia ciała i były super, bo były bardzo, bardzo delikatne, a te ich zapachy totalnie mnie urzekają. Czy już mówiłam, że różowa pachnie maliną, a ta zielona pachnie borówką? Dla mnie kosmos. Krem łagodzący na co dzień i mini, bardzo uprzejmie Was przepraszam za tę poplamioną całkowicie zakrętkę, ale to jest krem, który denkował sobie Adrian, więc on tam nie patrzył na to, że ma to wyglądać. Skoro poszło to denka, to znaczy, że poszło to denka i on się tym nie musi więcej zajmować. To jest ulubiony krem do twarzy Adriana. Bardzo mu się podoba to, jak działa mocno nawilżająco, że nie ma zapachu, więc go nie uczula, a ma bardzo wrażliwą skórę. I dodatkowo podoba mu się ten design, że to dobrze leży w dłoni. No, po prostu totalnie się zakochał i to nie jest jego pierwsze opakowanie, które Wam tutaj pokazuję. No, przyznam szczerze, że jestem w szoku, jak ten krem zrobił na nim wrażenie, bo nigdy wcześniej tak nie miał, żeby dostał totalnego pypcia na punkcie jakiegoś kosmetyku. Owszem, on zawsze lubi mieć dobrane jakieś tam swoje jedne kosmetyki i się ich trzymać. I do tej pory lekki krem nagietkowy był taką podstawą jego pielęgnacji. To był krem, który ja mu dobrałam i on się go trzymał, bo jemu się to sprawdzało. A odkąd spróbował Inni Mini, to sam powiedział, że on będzie sobie ten krem kupował. To już nie jest moja kwestia, że ja mu mam kupować, tylko on będzie sobie nawet sam kupował.
No i widzę, że faktycznie, no nie, więc ja jestem w szoku, no ale tak czasami bywa, że komuś tak jakiś kosmetyk spasuje. Natomiast ja zużyłam sobie krem pod oczy, również z serii So Bio z olejem arganowym i ten krem pod oczy jest bardzo taki mocno nawilżający. Formuła może nie jest tłusta, ale taka bogata, dość treściwa i jeżeli szukacie czegoś gęstego, coś podobnego do kremu BioLaven pod względem konsystencji czy przeciwzmarszczkowego kremu Vianek, to jest coś, co może Was zainteresować. Natomiast on ma mieć działanie takie przeciwstarzeniowe i raczej bym powiedziała, że chyba na zasadzie antyoksydacyjnej, bo nie zauważyłam, żeby cokolwiek mi jakkolwiek bardziej poprawiał pielęgnację okolic wokół oczu pod kątem takim, nie wiem, żeby mi zniknęły te moje takie trochę zasinienia, takie doły pod oczami, bo wiecie, ja jako nastolatka miałam też tutaj tłuszczyk, było wszystko w porządku, a potem no, czas nie działa wstecz, metryka no, niestety nie ubywa, no i tak mi wszystko zaczęło opadać i mam teraz tutaj takie zagłębienie. To nie jest ani siny, ani nie mam zmarszczek, tylko po prostu mam tutaj takie zasinienie, na pewno kiedy mówię do Was, to bardziej widzicie. No i tak po prostu bywa z wiekiem. Więc gdyby mi coś tak trochę napięło, poprawiło tutaj tą skórę, pogrubiło, żeby nie było widać, że tu mam właśnie taką dziurę, gdzie nie ma tego tłuszczyku, byłoby fajnie. Oczodół mam tutaj taki zaznaczony. No niestety ten krem tego nie robi, a jest dość drogi, więc jeżeli chodzi o kremy pod oczy, o działaniu nawilżającym, znam w bardziej przystępnej cenie, ale to jest też kwestia bardzo indywidualna i każdemu z nas odpowiada też co innego, inne składniki aktywne, skóra reaguje na inne substancje aktywne, więc nie skreślam, po prostu nie zauważyłam spektakularnego efektu, którego być może chciałabym oczekiwać od takiego troszkę droższego kosmetyku. Następny kosmetyk to z marki Floram i pewnie się dziwicie, dlaczego on jest niemal pełny. Słuchajcie, zablokowała mi się ta pompka. Nie wiem, czy mi coś wpłynęło do tego kosmetyku, czy co. Nie jestem w stanie tym psikać. Na początku tworzyło piękną mgiełkę. Ojej, jak mi się miło tego kosmetyku używał, bo on pięknie pachniał. Aplikowany taką mgiełką lekką, to nie było zbyt dużo tego kosmetyku na ciele i przez to on się super wchłaniał. Byłam urzeczona. Słuchajcie, te płatki. Przecież to wygląda jak jakieś płynne złoto. Cudownie, ja byłam oczarowana, no jak elegancko i luksusowo on wygląda, a jest to kosmetykiem naturalnym, przepadłam. Dopóki mi się coś tu nie stało, nie wiem czy mi się tu zatkało, tu faktycznie widzę w tym, że coś w tej pompce mam, więc to chyba to jest kwestia tego, że to się przytkało. Ja tego nie umiem otworzyć, próbował, nawet Adrian próbował, bo ja mam dwie lewe ręce i Adrian też próbował, ale mówi, no nie da się tego jakkolwiek otworzyć bez zniszczenia tego szklanego opakowania, więc nie wiem, musielibyśmy to rozbić albo przepiłować jakkolwiek, więc ja się tutaj obawiam, że po prostu moglibyśmy sobie wyrządzić, a przynajmniej ja, gdybym się za to zabrała, więcej krzywdy niż pożytku, zwłaszcza gdyby jakieś drobinki szkła mi się do tego wprowadziły, a poza tym, gdyby to było już całkowicie otwarte, no to wiadomo, dostęp powietrza i bakterii, no nie wiem jak to jest zakonserwowane i tak dalej, więc takich rzeczy po prostu się nie robi. Myślę, że może gdybym się tutaj upominała do producenta i tak dalej o wymianę, być może byłaby taka możliwość, natomiast że ja tutaj podejmowałam się współpracę z tą marką i oczywiście dostałam bezpłatnie te kosmetyki, no to głupio by mi było też tak drogi kosmetyk, wiecie, wymagać, żeby mi za darmo dali kolejny. No nie, więc trochę z bólem serca muszę ten kosmetyk jednak z niego zrezygnować, ale był cudowny. Przynajmniej tyle, ile udało mi się wypróbować. A to wcale nie było mało. Powiem Wam, że kilkakrotnie go zastosowałam. Cudowny był. No ale kurczę. I to jest kwestia właśnie szklanych opakowań, bo jakby to było plastikowe, może by się coś odgięło, nie? Albo by się jakąś dziurkę zrobiło. No jakkolwiek, no kurwa, sorry, w szkle tego nie zrobisz. Ja wiem, szkło jest ekologiczne, szkło jest piękne, eleganckie, tak. Natomiast czasami bywa po prostu mało praktyczne. Ale jest ekologiczne. Następnie mam tutaj dwie maseczki. Nie wiem, czy widziałyście już film o tym, jak stosować maseczki, czy w ogóle są potrzebne do stosowania. Jeżeli nie, to koniecznie sprawdźcie, link macie powyżej. I tak, ASOA z czerwoną glinką. No nic dziwnego, że zdecydowałam się na sięganie na ASOA z czerwoną glinką, zwłaszcza jak miałam problemy trądzikowe, żeby wspomagać ich gojenie. Ale ja tą maseczkę tak naprawdę zaczęłam już kilka miesięcy wcześniej, więc nie jest tak, że teraz zaczęłam ją sobie stosować, nie wiem, od miesiąca czy cokolwiek takiego. Ja już ją miałam od jakiegoś czasu otwartą. W styczniu dostałam od ASOA paczkę, w której był ich filtr fizyczny i między innymi tam kilka dodatkowych kosmetyków, więc ja już ją miałam od dawna w swoich zapasach. No i stwierdziłam, testuję, a odkąd właśnie jakieś tam zmiany trądzikowe, tym bardziej miałam motywację, żeby po nią sięgać, więc ona mi się dość szybko wykończyła.
A tu jeszcze mam krem, maskę na noc, Biorytm. Pewnie się zastanawiacie, co? Tu miała maseczki w płachcie, tu ma maseczkę z glinką, ile ona tych maseczek nakładała na twarz. To od razu prostuję, że jeżeli chodzi o tą maskę, to niestety przegapiłam datę jej ważności. Kiedy ja ją sobie wzięłam, to zobaczyłam, że no ups, ale już kończy się data, więc ja ją może sobie raz, dwa razy udało mi się ją wykorzystać, a resztę zużyłam po prostu do ciała. Żeby nie marnować kosmetyku, no to żeby chociaż ciało nawilżyć, a już upływała data ważności, więc no nie mogłam jej po prostu dłużej trzymać. Nie używamy kosmetyków po dacie. Jeżeli chodzi o tą maskę, ja już kiedyś zużyłam jedno całe pełne opakowanie, więc mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, bardzo mi się podobało przy takim długotrwałym, systematycznym używaniu, jak ona zmiękczała skórę. No jeżeli chodzi o ciało, no to wiadomo, tutaj nie miałam możliwości takiej systematyczności przy tak dużej powierzchni ciała, no to mi raptem na kilka użyć wystarczyło i parę razy na ręce sobie zastosowałam, ale faktycznie dłonie były bardzo mięciutkie. Nie wykluczam, może jeszcze kiedyś sobie do niej wrócę, bo jest to bardzo przyjemny kosmetyk. No ja ją miałam też w swoich zapasach już od bardzo, bardzo dawna. Ja nie lubię, kiedy mi się takie zapasy kosmetyczne robią. W zeszłym roku w grudniu był kalendarz adwentowy Nati Nati, no i właśnie między innymi ta maseczka była w tym kalendarzu, więc ona już po prostu dość długo leżała u mnie w zapasach. A dodatkowo właśnie, że w styczniu jeszcze dostałam te maseczki Asoa, no to się mi wszystko nawarstwiło, a ja maseczki używam raz w tygodniu, więc po prostu nie zużywam maseczek zbyt szybko. Nie lubię, kiedy mam aż tyle zapasów. Bardzo rzadko w ogóle kupuję kosmetyki sama z siebie. W większości okazuje się, że mam zapasy przez te paczki PR-owe, ale jeszcze w tym roku wyrabiałam się z testowaniem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam sytuację. Chyba na początku roku, jakoś w marcu czy jakoś tak, że tam jakiś kosmetyk mi spleśniał i ten, nie? A tak to raczej się wyrabiałam z tym testowaniem wszystkich nowości kosmetycznych, które gdzieś tam dostawałam. Boję się, jak będzie na przyszłość, ale na razie mi się wydaje, że idzie to raczej w takim kierunku, że jestem w stanie wypróbować, przetestować, opowiedzieć Wam coś w taki sposób sensowny, że faktycznie próbuję, testuję, używam i Wam coś na ten temat opowiedzieć. I to jest najlepsze, bo obawiam się, żebym nie poszła w coś takiego, że nie wiem, raz, dwa razy coś użyję i już będę polecać, no bo to też nie o to chodzi, trzeba coś wypróbować, żeby móc na ten temat coś powiedzieć. Zbliżamy się powoli ku końcowi, nie martwcie się, że ja tutaj gdzieś odpływam z tematami. I kolejny kosmetyk Asoa, i to jest serum antyoksydacyjne z dodatkiem witaminy C. I też ma tutaj peptyd oraz kwas liponowy, rozjaśnienie, wygładzenie, regeneracja. I to serum postanowiłam sobie wypróbować, kiedy ja już miałam te zmiany trądzikowe. I wiecie co? Witamina C całkiem fajnie wpływa na niedoskonałości. Ona ma takie pośrednie działanie gojące zmiany trądzikowe, bo przez to, że ona ma właściwości antyoksydacyjne, to też działa przeciwzapalnie. To jest troszkę dłuższy mechanizm, taki trochę naokoło, ale zauważyłam, że u mnie to rzeczywiście ma sens działania. I kiedy wprowadza się witaminę C w pielęgnacji cery trądzikowej, no to jest mniejsze ryzyko powstawania przebarwień. Więc co jak co, ale jeżeli stosujecie kosmetyki z witaminą C i macie zmiany trądzikowe, widzicie, że to Wam pomaga, to w tym szaleństwie jest metoda, ja tutaj popieram, żeby jak najbardziej sobie stosować. I ostatni kosmetyk, który tutaj mam, to jest maskara Backstage Schooler Caramel. To jest jedna z moich ulubionych maskar, już nie pierwszy raz ją Wam pokazywałam na kanale. Miałam jeszcze kiedyś, kiedy one były w innej szacie graficznej, od kiedy jest nowa szata graficzna, też ją testowałam, jestem z niej bardzo zadowolona. Ładnie wydłuża, podkręca rzęsy, tak, jak najbardziej. Natomiast no moja cebula wewnętrzna zawsze wybierze coś, co jest tańsze, bo ten tusz niestety nie należy do najtańszych, a są też inne tusze w bardziej przystępnych cenach, które akurat ja jestem w stanie stosować. Mam jakoś tak zbudowaną okolicę oka i oczodu, że mi się po prostu rzęsy nie stykają ani z powieką góry, ani z powiekami na dole, przez to nawet jak, nie wiem, łzami pocieknie, czy krople do oczu mi pociekną, to zazwyczaj mi się tusz do rzęs nigdy nie odbija, więc ja mogę mieć naprawdę taki tusz niezbyt górnolotny, a i tak on się u mnie całkiem nieźle utrzymuje. Jeżeli ktoś ma tutaj większe oczekiwania i jest w stanie wydać więcej na maskarę, to myślę, że warto jest się nią zainteresować, natomiast być może któreś z Was ją testowały i mogłyby się więcej wypowiedzieć na jej temat, jak się Wam stosowało, bo ja tutaj po prostu no, nie mam doświadczeń. To na tyle, jeżeli chodzi o to denko. Jestem ciekawa, czy któreś z tych kosmetyków Was zainteresowały. Może testowałyście któreś? Dajcie koniecznie znać, jak spisały się u Was. Mam nadzieję, że w ten sposób więcej osób będzie mogło zapoznać się z opiniami, czytając komentarze. A ja bardzo uprzejmie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!